auta, które kupiliśmy, są to dwa samochody Kubo, są to tak zwane samochody operacyjne, które będziecie Państwo mieli możliwość zobaczenia ich na terenie naszego miasta, w akcjach, czyli w miejscu, gdzie następują różnego rodzaju awarie, czy ewentualnie pracują nasi pracownicy wykonując inwestycje. Samochody te również będą wykorzystywane przez dział zaopatrzenia, dział jednostkę realizującą projekty, czyli w momencie, kiedy będziemy musieli uzgadniać wszelkiego rodzaju projekty, dokumentacje. Samochód MAN jest to samochód typowo techniczny, jest samochód, który ma dwa zbiorniki wody, dwa po 4000 litrów, jeden to jest na wodę czystą, która będzie służyła do udrożnienia sieci i na wodę brudną, która będzie ewentualnie odsysana. Również ma samochód ten zbiornik 500 litrowy. W momencie, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa, ma możliwość podgrzania tej wody i gorącą wodą czyszczenia, czy ewentualnie udrażniania całej tej instalacji. Urządzenie WUKO, czy samochód WUKO, wyposażony jest również w kamerę. Kamera ta umożliwi nam zapoznanie się ze stanem technicznym urządzeń, które są w naszym posiadaniu i ewentualnie później archiwizację i podejmowanie decyzji po przeglądzie, po analizie zdjęć. Urządzenie to również jest wyposażone w lancę taką ciśnieniową z końcówką, która pozwala nam wyciąć korzenie z przerostów na sieci kanalizacyjnej, czyli te niedrożności kanalizacji, które są spowodowane przerostami drzew albo drzewa rosną na naszej instalacji, będziemy mogli usuwać bez rozkopywania całej instalacji.